Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was, moi drodzy, w kolejnym takim pogadankowym materiale. W ostatnim pytałem was o to, co was najbardziej w World of Warships irytuje, a dzisiaj troszeczkę podejdziemy do tematu z innej strony i odpowiemy sobie na pytanie, co sprawia, że nadal w tą grę gramy, co nas w niej trzyma i co sprawia, że poświęcamy na nią czas i pieniądze. Wiadomo, że każda firma ma na celu, żeby jak najdłużej zatrzymać klientów. Czy Wargamingowi to wychodzi dobrze, czy nie, no to zaraz sobie omówimy. Tutaj mam przygotowane takich 8 głównych punktów, które wymieniliście na Facebooku. Pytanie padło na moim profilu na fejsie, na grupie Gracze World of Warships i na World of Warships Polska, także no troszeczkę tych komentarzy się uzbierało. Mam tu 8 takich głównych przyczyn, dlaczego nadal jesteście graczami tej gry. Nie wiem, czy Wargaming będzie zachwycony z tego, co tutaj powiem, ale to jest oczywiście wasze zdanie, czyli... Bo ostatnio na przykład dowiedziałem się, że jestem jedną z takich osób, które w ogóle nie da się zadowolić. Czyli zawsze będzie jakiś problem, żeby się do czegoś przyczepić. No jak jest do czego, to trzeba się przyczepiać, a nie wszystko koloryzować i być zachwyconym z wypuszczania przez Wargaming byle czego. Także przejdziemy powolutku sobie, moi drodzy, do omówienia tych punktów. No i zaczniemy od tych, które były najrzadziej wymieniane. Będziemy szli w górę do tych najczęściej podawanych przez was. Jako tło jeszcze tutaj wspomnę szybciutko, będzie nam robiła bitwa gracza Lucas 1944 na okręcie Giulio Cesare, także widzicie, że mamy tutaj w większości piątki, kilka czwóreczek, mamy dwie lotnie na stronę, także trochę tego towaru tutaj pływa. O, dzień dobry, piękny salwa na początek, 13 koła i dewaścik. Dobrze się zaczyna, ale my nie o tym tutaj, także... Najrzadziej wymienianym powodem, jaki podaliście, dla którego nadal gracie w World of Warships, to jest oprawa graficzna i dźwiękowa, czy tam no, efekty wystrzałów, nie wiem, eksplozje, okręty, wizualna strona tego, co widzimy tutaj w bitwie, w porcie i audio również to, co słyszymy, czyli te wybuchy, wystrzały, jakieś tam rykoszety, inne takie rzeczy, torpedy, samoloty, wszystkie dźwięki i wszystko to, co widzimy. To jest właśnie jeden z takich najrzadziej wymienianych elementów tej gry, który sprawia, że nadal w nią gracie. To był numer 8. Teraz numer 7. Epizodyczna przyjemność z wygranej. Tutaj podkreślam, że epizodyczna, no bo każdy ma takie serie, gdzie na przykład, nie wiem, 10 na 10 bitew jest wygranej, fajne wyniki, dużo zrobione damage'u, dużo okrętów zatopione, no i to wam sprawia przyjemność. No i tutaj okazuje się, że raptem nie gracie w grę dla samej przyjemności grania, tylko dla robienia wyników. Także... Argumenty niektórych i tłumaczenia, że oni grają dla przyjemności grania, to no, trochę do mnie nie trafia. Większą przyjemność pewnie sprawia w większości granie skuteczne, czyli robienie damage'u, robienie fragów i wygrywanie bitew. No ale każdy się przyznaje do tego w odpowiednio innej sytuacji i przy inaczej zadanym pytaniu. Czyli jak fadnie fajna bitwa, no to gra się fajnie. To jest miejsce 7. Miejsce 6, moi drodzy. Sporo osób gra w World of Warships dlatego, że granie w World of Tanks jest jeszcze gorszym syfem. Nie wiem, czy to jest akurat pochlebna opinia na temat World of Warships, no ale jest to jakiś powód, dla którego wybieramy tą produkcję Wargamingu, a nie tam, gdzie jest tylko jedno działo, na przykład, czy tam no dwa. Nie wiem, nie grałem w WOTA za bardzo, więc się nie orientuję, ile tam mogą czołgi mieć luf w WOTie. Nie wiem, czy są jakieś uzbrojone w dwie wieże, ale ogólnie, że tu jest mniejsza patologia niż w WOTie. Przy czym nie powiedziano też, że jej nie ma. Miejsce 6 to było. Miejsce 5, no czyli takie zamiłowanie do grindowania, czyli jeżeli mamy możliwość ugrania jakiegoś nowego okrętu, czy to za free expa, czy to za... no nie dublony, bo to pieniążki można wydać po prostu. Czy za free expa, pewnie powiedziałem już po free expie drugi raz. O free expie, przepraszam. Czy to właśnie teraz, tak jak trwa nam wydarzenie związane z budową okrętów w stoczni, czy tam w doku. Także takie elementy, które trzymają nas w grze i to na pewno jest cel Wargamingu. Im zależy na tym, żeby tak to działało i jak widać, tak to działa, bo na 8 miejsc, które mam tutaj wyróżnione, to jest na miejscu 5. Także nie jest to jakoś mocno rzadko wymieniana zależność, która trzyma graczy w World of Warships. I tutaj sukces marketingu gry. Miejsce 4. Zainteresowanie marynistyką. Jeżeli chodzi o to, no to można to minimalnie powiązać z oprawą graficzną, no bo okręty są odwzorowane ładnie. Można sobie te okręty pooglądać. Jak byłem na Poznań Game Arena w tamtym roku, to bardzo dużo było takich osób, które przychodziły na stanowisko, gdzie mieliśmy podłączone komputery, żeby pooglądać sobie po prostu okręty w porcie. Przyglądać się uzbrojeniu, kadłubom, pancerzom, działom, takim innym rzeczom. Także warstwa wizualna i historyczna jest tutaj dosyć istotna. Po prostu ktoś się interesuje okrętami drugowojennymi, może tutaj sobie je pooglądać w ładnie odzorowanym
trójwymiarowym środowisku. Także to jest niewątpliwy plus i to jest miejsce czwarte. No i teraz pierwsza trójeczka i tutaj absolutnie nie ma żadnej zasługi Wargamingu w tym, chyba że taki jest cel, a my tego nie wiemy. Może tak być, ale wydaje mi się, że to jest raczej kwestia tego, jak gracze podchodzą do danej produkcji. I tak, na miejscu trzecim. Co trzyma nas w World of Warships? Otóż podaliście jako jeden z najczęściej trzech wymienianych powodów poświęcony na grę czas. Wargaming moim zdaniem teraz próbuje nam ten czas skrócić i dobrze wszyscy o tym wiemy, że bardzo szybko można się teraz dostać na wysokie tiery, czy to kupując nawet dziewiątkę, czy grindując z pełnym zestawem sygnałów i innych bajerów. Okręt możemy, no, w ciągu, nie wiem, 2 tygodni maksymalnie dostać się na tier 10, zaczynając od zera. Oczywiście wymaga to inwestycji pieniężnych, ale można. Także wcześniej, kiedy grindowaliśmy linię do 10 kilka miesięcy, albo grindowaliśmy ich kilka naraz, wtedy zajmowało to masę czasu. W grze spędzaliśmy więcej tego czasu. No a teraz przyspiesza nam Wargaming grindowanie, żeby po prostu wychodzi na to, że zniechęcić nas do sentymentu, który wiąże się z tym, że poświęciliśmy na grę dużo czasu i szkoda nam ten czas po prostu zaprzepaścić, czy pozbyć się tego wkładu swojego w konto. Także to było miejsce trzecie. Miejsce drugie, dosyć zbliżone. Na miejscu trzecim inwestowaliśmy swój czas i poświęcaliśmy go na grindowanie, a na miejscu drugim mamy zainwestowane pieniądze, moi drodzy. Okręty są drogie, nie ukrywajmy się. Na ceny polskie to jest no dosyć trudna sprawa, powiedziałbym szczerze. Bo gdyby to jakoś tam uśredniać, no to dla Niemca wydaje mi się, że wydanie 30-40 euro nie jest takim bólem, jak dla nas wydanie 100 czy nawet do 200 zł za okręty premium tierów 8-9. Jak już ktoś się decyduje na wydanie pieniędzy w tej grze, no to jak już coś kupi, no to chce z tego korzystać i trochę się nad tym pobawić. Także pojawiła się też opinia o koncie premium. Jeżeli kupimy sobie okręt premium, to na nim gramy, no bo on kosztował jednak nasze pieniądze, które musieliśmy sobie tam gdzieś zapracować. No i ewentualnie konto premium też korzystamy z niego, jak mamy wykupione na jakiś okres, bo nie chcemy zmarnować możliwości grindowania. Przyspieszonego zwłaszcza. Także zainwestowane pieniądze na drugim miejscu w liście rzeczy, które sprawiają, że nadal gramy w World of Warships. No i miejsce pierwsze, najczęściej wymieniana zależność, czy tam najczęściej wymieniana rzecz, którą podaliście jako to, co trzyma was w grze, to jest, moi drodzy, ludzie. Czyli wasi klanowi koledzy, wasi kumple z dywizjonu, po prostu społeczność, która gra w tą grę, ludzie, których znamy, z którymi gramy i ona głównie trzyma was przy grze. Czy to jest pochlebne dla Wargamingu? No powiedziałbym, że jednak bym się nad tym zastanowił. Zwłaszcza, że Wargaming wprowadza nam taki tryb bitew klanowych, gdzie wszystkie klany grają praktycznie jednym setupem, bo inne szybko zostają oklepane. To wydaje mi się, że lepiej pracować nad tym, żeby właśnie wykorzystać to, że społeczność się trzyma przy grze tylko ze względu na siebie, czyli na innych graczy. Kiedy zbierałem materiały do filmu na temat tego, co nas denerwuje w grze, też bardzo często podawaliście innych graczy, ale nie ze swoich klanów, tylko tych, z którymi macie przyjemność czy nieprzyjemność współpracować w bitwach losowych, a często trafia nam się taki zestaw, że bitwa kończy się po 7 minutach, bo zginęło nam 7 okrętów, a przeciwnik nie stracił nic, także z jednej ten kij ma dwa końce, jeżeli chodzi o graczy. Także najbardziej utrzymuje nas przy grze spożytkowany na tą grę czas na miejscu trzecim, na miejscu drugim zainwestowane pieniądze i na miejscu pierwszym ludzie, z którymi w tą grę gramy. Także Wargaming powinien sobie troszeczkę wziąć to do serca. Oczywiście drukowanie kolejnych okrętów premium sprawia, że osoby, które mają na to pieniądze, wydają tych pieniędzy coraz więcej, a co za tym idzie, szkoda im te pieniądze po prostu zostawić, wydać i nie grać w te okręty. Także no, jest tu jakaś zależność. Także to są czynniki, które podaliście najczęściej. Jeżeli chodzi o mnie osobiście, to powiem wam tak. Gra zaczyna mnie coraz bardziej irytować, ale jedyne, co mnie trzyma przy tej grze, moi drodzy, to jesteście wy, czyli moi widzowie. Dla was siedzę tutaj, nagrywam, gadam teraz do tego monitora, robię recenzję, gram na okrętach testowych, żeby móc wam tutaj jakoś podpowiedzieć, czy na coś warto wydać pieniądze, czy na coś warto poświęcić czas. I to jest jedyne, co mnie przy tej grze trzyma, bo gra, no nie gram dla przyjemności, nie sprawia mi to frajdy, granie w tą grę, także no, gram dla was, żebyście mieli jakiś tam pogląd na różne rzeczy, nie chcąc wydawać przed tym swoich pieniędzy. Także w tym materiale to będzie wszystko, jeżeli chodzi o warstwę taką pogadankową. Tu mamy jeszcze kilka minut bitwy, to może już będziemy teraz komentować sobie bitwę. Oczywiście zapraszam was do komentowania również filmu samego na YouTubie, żebyście dali znać, czy zgadzacie się z tym, co wam tu przedstawiłem, tymi 8 punktami, czy macie jakieś inne powody, dla których gracie nadal w World of Warships. Warto również zaznaczyć, że
gra jako takiej sensownej konkurencji nie posiada, bo World of, nie przepraszam, War Thunder kieruje się na zupełnie inny styl rozgrywki. Tam mamy dużo większe tempo i zupełnie inną skalę rozgrywki, także może to nie wszystkim pasować. Z tego co wiem, to baza graczy to są dosyć ludzie dojrzali, tacy około 29-30 lat, coś w tych granicach w większości. Także dynamizm i szybkie tempo gry może nie jest przez wszystkich mile widziane. Jak ktoś chce sobie zrobić szybką strzelankę, to myślę, że idzie na jakieś tam Call of Duty czy inne rzeczy. A tu jest raczej taka dosyć powolna, flegmatyczna momentami rozgrywka. Także dla osób w moim wieku czy starszych wydaje mi się, że sensowny wybór. No szkoda, że jakiejś konkurencji rozsądnej nie mamy. Wargaming może nam dyktować warunki. Może nam wymyślać takie rzeczy, że sami się pewnie nieraz za głowę łapią, że to w ogóle przejdzie, no ale musi przejść, no bo co zrobimy? Nie mamy na to wpływu. Czy im powiemy, że tego chcemy, czy nie, oni zrobią po swojemu. Także tak wygląda sytuacja. Podałem wam 8 przyczyn, dla których gracie w World of Warships. Jeszcze raz je przypomnę, tutaj możemy sobie korzystać z tego, że bitwa jeszcze trwa, czyli miejsce 8. Oprawa graficzna i dźwiękowa. 7. Przyjemność samej gry, czyli no, dosyć nisko uplasowana pozycja. 6. miejsce. To, że w World of Tanks jest jeszcze gorzej. Miejsce 5. Chęć zdobywania okrętów. Miejsce 4. Zainteresowanie marynistyką. 3. punkt. Poświęcony na grę czas. 2. punkt. Zainwestowane w grę pieniądze. I najczęściej wymieniany powód, dla którego nadal gracie w okręty, to są ludzie i znajomi, z którymi gracie w tą grę. I to będzie powolutku wszystko. Także przyspieszę nieco jeszcze bitwę. Jeżeli ktoś już nie chcę dalej bitwy oglądać, to w tym momencie już nic sensownego, nowego nie będę mówił, tylko będę komentował bitwę, także dziękuję za uwagę niecierpliwym, a cierpliwych zapraszam na finał tego starcia. 4 do 5 w okrętach. No 4 do 4 już się zrobiło, zostały dwa lotniskowce, my żeśmy już jeden stracili. Tutaj widzicie, że mamy jedno dewastujące uderzenie, mamy pierwszą krew, mamy wsparcie duży kaliber, także tych osiągnięć tutaj całkiem sporo udało się zrobić. No i w tej chwili mamy obitego już trochę Oriona, gdzieś tam jeszcze Koenig się kręci, Kongo przepraszam, myślałem, że to Koenig. No i dwa lotniskowce, które możemy sobie spaziować w zasadzie za darmo. Co prawda samolotów trochę tutaj w powietrzu lata, bo już sam Julio Cesar strzelił ich 23 sztuki, a przy jego pelotce to nie jest jakiś szczególnie prosta sprawa, bo ta pelotka jest, no pozostawia sporo do życzenia, także tutaj mamy dwa pancerniki, dwie lotnie i zobaczmy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Idzie kolejna salwa. Ja wczoraj grałem Julio Cesara i powiem wam, że miałem, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu mam taki ciąg losowań, że byłem w starciu z niszczycielem na 6 km. Oczywiście obeczki załadowane, pięknie, dwie salwy, a nie jeden pocisk w celu, także no, gra potrafi do siebie zniechęcić. Ale ma też momenty fajne i przyjemne takie, które właśnie trzymają nas przy tej grze, że na przykład wchodzimy do bitwy, pierwsza salwa i od razu dewast w jakiś tam, nie wiem, Minotaura. Też mi się tak zdarzyło, że ostatnio zostałem zdemolowany na pierwszej salwie, no ale to szkoda, że akurat ja, a nie ja kogoś, ale w drugą stronę też się nieraz zdarzało, także takie właśnie elementy są przyjemne, ale jak wiecie i podaliście tutaj w odpowiedziach, mało jest punktów, które odnoszą się do samego gameplayu, nie wiem, tempa rozgrywki, gry, celowania, takich elementów, które no, budują tą grę, nie podaliście ich za wiele, jeżeli chodzi o to, co was przy tej grze trzyma. Także to też jest dosyć istotne. Głównie to raczej powiedziałbym, że przywiązanie do tej gry was tutaj trzyma. Kasa, ludzie i czas. No bo tak zresztą podaliście. No i zostały dwa lotniskowce. Nie wiem, czy chcecie jeszcze oglądać, także przyspieszymy troszeczkę tutaj. O, i tutaj weszło dosyć srogo z tego nalotu. Lotniskowce na czwartym poziomie mają teoretycznie najprostsze zadanie, bo okręty na tym tierze mają najsłabsze pelotki. No i można sobie tutaj przeciwnika dosyć mocno, intensywnie maltretować. Widzicie, że nawet po dwie lotnie na drużynę, co na wyższych tierach już się na szczęście nie zgadza. Nie zdarza, przepraszam. Będzie dewast. O, ładnie siadło. Ładnie siadło, ładny dewast i kraken. 154 tysiące damage'u na tierze piątym, to jest naprawdę ładny wynik, bo wiadomo, pula HP mniejsza, okrętów, także mniej okrętów jest, na których możemy sobie trzepać taki beztroski damage. Bomby spadły do wody, do końca zostało już no niewiele czasu, jesteśmy na kapie i mamy tutaj gdzieś uciekające jeszcze w pobliżu Hosho. Szkoda, że Julio nie ma samolotu, bo na pewno więcej by ich spadło. Już mamy 31 zestrzelonych, jeszcze 4 by się udało i mielibyśmy kolejne odznaczenie za obronę przeciwlotniczą. Dodatkowo latają tutaj jeszcze myśliwce te krążące wokół okrętu. Tutaj co wejdzie? Ładna salwa leci i
srogo, też srogo, 11600 wpadło. Dwa samoloty spadły, jeszcze jeden jakby się udało zestrzelić, no z tyłu mamy możliwość. No i jest ekspert obrony przeciwlotniczej, także bardzo ładny komplet odznaczeń. 5 fragów, 166 tysięcy damage'u. No tu jeszcze przyspieszę teraz całkiem, bo Hosho schowało się za wyspę, także będziemy tylko oglądać manewrowanie przed samolotami. 2000 HP i mamy fraga, także z mojej strony w tym materiale to jest wszystko. Do usłyszenia moi drodzy i na razie.